złożyli deklarację miłości do ojczyzny. W niedzielę 22 września na rynku w Sędziszowie Małopolskim 105 żołnierzy z 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej imienia pułkownika Łukasza Cieplińskiego, pseudonim Pług, złożyło przysięgę. Jej słowa wypowiedzieli w obecności rodzin, parlamentarzystów, władz Podkarpacia i mieszkańców. Tego typu wydarzenie miało miejsce po raz pierwszy w historii miasta i powiatu. Przysięgę poprzedziła msza święta w kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Służycie Panu Bogu, Ojczyźnie, honorowi obywatela, Polaka i żołnierza Wojska Polskiego, powiedział podczas homilii ksiądz podporucznik dr Marcin Krępa. Przywołał przy okazji postać patrona 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Żołnierz niezłomny, przez całe lata zapomniany, dzisiaj przywracany do naszej narodowej pamięci, także błogosławi nam z nieba jako kandydat, jeden z kandydatów na ołtarze, niech nam wyprasza łaski. Wzorem naszym, i o tym też nie sposób nie wspomnieć, niech będą nasi przyjaciele, weterani, ci, którzy życie swoje oddawali dla ojczyzny w trudnych latach, a dzisiaj jako bohaterowie, weterani, ci, którzy są dla nas wzorem, niech również z wami mają kontakt i od nich uczmy się również miłości i przywiązania dla naszej ojczyzny. Pan pułkownik Łukasz Pług Ciepliński, przywołany już tutaj wielokrotnie, niech będzie naszym orędownikiem. A przecież jako formacja wojskowa, która w szczególny sposób bierze sobie za cel kultywowanie tej partyzanckiej, niepodległościowej tradycji i pamięci, niech wszystkich nas prowadzi dla dobra, rozwoju i pomyślności naszej ojczyzny. Przy okazji przysięgi wojskowej nie zapomniano o bohaterach walczących o niepodległość. Po Eucharystii złożono wiązanki kwiatów przed pomnikiem stulecia niepodległości w centrum miasta. Wiązankę składa dowódca 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, pułkownik Dariusz Złota, w asyście przedstawicieli parlamentarzystów, władz miasta Sędziszów Małopolski oraz przedstawicieli służb mundurowych oraz Związku Armii Krajowej. Następnie około godziny 13.30 uroczystość przeniosła się na sędziszowski rynek, gdzie dowódca uroczystości, podpułkownik Roland Waszkowiak, złożył meldunek o gotowości pododdziałów do przysięgi pułkownikowi Dariuszowi Słocie, dowódcy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Po podniesieniu flagi państwowej na maszt, odegraniu hymnu państwowego przez orkiestrę wojskową z Bytomia, przed front szyku wystąpił poczet sztandarowy, a następnie słowa roty przysięgi wojskowej złożyło 105 żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej imienia pułkownika Łukasza Cieplińskiego. Terytorialsi złożyli przysięgę na pierwszy historyczny sztandar bojowy Inspektoratu Rzeszowskiego Armii Krajowej. Drodzy terytorialsi, mam nadzieję, że ta doniosła chwila bardzo głęboko zapadnie w waszą pamięć. Dzięki słowom roty przysięgi, które za chwilę wypowiecie, staniecie się pełnoprawnymi żołnierzami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, na których od dzisiaj spoczywać będzie odpowiedzialność za bezpieczeństwo i obronę własnego kraju. W myśl motta naszej formacji, bądźcie zawsze gotowi i zawsze blisko. Gotowi, by służyć waszym małym, bliskim ojczyznom i ich mieszkańcom. Jestem przekonany, że od tej chwili każdego dnia godnie będziecie reprezentować wartości oraz ideały, o które walczyły kolejne pokolenia Polaków. Drodzy żołnierze,
Z okazji złożenia przysięgi wojskowej składam wam serdeczne gratulacje. Życzę sukcesu w życiu osobistym i zawodowym. Dziękując za waszą aktywność, godną postawę żołnierza obrony terytorialnej, włożony trud i wysiłek podczas szkolenia podstawowego, chylę czoła przed wami, waszymi rodzicami, a także najbliższymi. Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam. Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam. Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Bronić jej niepodległości i granic. Bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji. Stać na straży Konstytucji. Strzec honoru żołnierza polskiego. Strzec honoru żołnierza polskiego. Sztandaru wojskowego bronić. Sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej ojczyzny. Za sprawę mojej ojczyzny. W potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. W potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg. Tak mi dopomóż Bóg. O! Przysiędzę. Żołnierze, wyróżnieni złożeniem przysięgi na sztandar, do szyku! Marsz! Pododdziały składające przysięgę. W tył, zwrot! 5 kroków na prost. Marsz! Tył, zwrot. Na prawo. Patrz. Poczet sztandarowy. Do szyku. Marsz. Do uczestników przysięgi wojskowej list napisał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który odczytał pułkownik Arkadiusz Mikołajczyk, szef sztabu dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. Żołnierze Wojska Polskiego, składając przysięgę wojskową w roku, w którym obchodzimy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, włączacie się do długiej sztafety odpowiedzialności za bezpieczeństwo kraju, którą tworzyły kolejne pokolenia polskich żołnierzy. W historii państwa polskiego służba wojskowa zawsze zajmowała szczególne miejsce, stanowiąc symbol najwyższego oddania ojczyźnie i narodowi. Podjęliście decyzję o wstąpieniu do Wojsk Obrony Terytorialnej, których podstawowym zadaniem jest służba lokalnej społeczności. W każdej sytuacji kryzysowej, zarówno podczas wojny, jak i w czasie pokoju, macie zawsze być blisko potrzebujących pomocy. Chronić życie, zdrowie i mienie tutejszej ludności. Dziękuję wam za wstąpienie w szeregi 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wierzę, że ta decyzja w sposób wymierny przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa waszego regionu i całego kraju. Widząc wasze zaangażowanie i wolę służby ojczyźnie, wiem, że sprostacie wszelkim wyzwaniom i oczekiwaniom. Życzę wam pomyślnej służby i wielu osiągnięć w przyszłości. Z wyrazami szacunku, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. W imieniu parlamentarzystów władz samorządowych głos zabrał senator Rzeczpospolitej Polskiej Zdzisław Pupa. Ziemio sędziszowska, ziemio powiatu ropczycko-sędziszowskiego, ziemio Rzeczpospolitej, której ziemia sędziszowska jest wierna od samego początku. Jesteś dzisiaj świadkiem wielkiego wydarzenia historycznego, które się wpisze w historię Rzeczpospolitej Sędziszowa i okolic. Oto dzisiaj młodzi ludzie składają daninę swego życia, ślub z Rzeczpospolitą. Jesteśmy tego świadkami
i jesteśmy wyrazicielami wdzięczności za to, że podjęliście się tego wysiłku. Drodzy, szanowni młodzi ludzie, że podjęliście się wysiłku służbie Rzeczpospolitej, drugiemu człowiekowi. Nie ma większej wartości, nie ma większego poświęcenia jak służba dla drugiego człowieka. I z uznaniem jako senator Rzeczpospolitej Polskiej, razem z moimi przyjaciółmi parlamentarzystami, razem z samorządowcami powiatu Rybczyńsko-Sędziszowskiego i okolic składamy wam dzisiaj wdzięczność i szacunek. Przyjmijcie to jako wyraz waszego uznania, jako wyraz, można powiedzieć, szacunku dla waszej decyzji. Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart w swoim wystąpieniu powiedziała, że rząd Rzeczpospolitej Polskiej w momencie tworzenia piątego rodzaju sił zbrojnych był przeświadczony, że jest on Polsce szczególnie potrzebny. Potrzeba formacji, która w sytuacji wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla życia obywateli Rzeczpospolitej Polskiej będzie niezawodnie na miejscu, gdzie zagrożenie wystąpi. Trafność tej decyzji już kilkakrotnie potwierdziliście. Wojska Obrony Terytorialnej brały udział w akcjach związanych z kryzysem na terenie naszego województwa. Czy to kryzys dotyczył powodzi, czy też innych zagrożeń. Na wasze wsparcie mogliśmy liczyć i za to bardzo serdecznie dziękuję. Mogli liczyć obywatele Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. W uroczystości udział wzięli również przedstawiciele organizacji kombatanckich, w tym przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Podkarpackiego na czele z kapitanem w stanie spoczynku Julianem Pawełkiem. Życzę wam odwagi i wytrwałości w służbie naszej ojczyzny oraz na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa lokalnej miejsc społeczności i regionu, w którym mieszkacie. Przysięgą, którą złożyliście na pierwszy historyczny sztandar Bojowego Inspektoratu Rzeszowskiego Armii Krajowej, to zobowiązanie na całe życie. W trakcie uroczystości dowódca 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej wyróżnił kilku żołnierzy. Przysięga wojskowa była zwieńczeniem 16-dniowego szkolenia podstawowego terytorialsów z zakresu praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki, udzielania pierwszej pomocy oraz topografii. Zwieńczeniem uroczystości była defilada pododdziałów. Pododdział Orlą Sędziszowa Małopolskiego. Defiladę zamyka Orkiestra Wojskowa z Bedonia.